Dobra. Jasiu! Janek, wróćmy na wyspę. Dobra, dobra. Dobra. No, spoko, spoko. No, bo ta pizza to taka jak lucha, nie? Herbatę mogłeś sobie zrobić, bo ci będzie brzuch bolał. Jeszcze, jeszcze! Dzisiaj Barca o 20. Tak? Real o 22 z Athletic Bilbao, to lepiej. O kurde. A Borussia gra dzisiaj z Furt. A na wyjeździe czy u siebie? U siebie. No, no, muszę wygrać dzisiaj, bo przecież nie spoko. Ale tego... Perisicia ukarał na 15 000 euro mu dał kary. Co ty gadasz? Za to, że wypowiada się negatywnie o Jurgenie Kloppie. Aha. Odejść z Borussii. No, no, no. I on mu powiedział, że... zabrania mu udzielania takich informacji dziennikarzom, bo oni to przerobią. Aha. Dostał karę 15 000 euro. No, co to jest? Dla niego to jest. To jest dniówka. Do debiutki poszły. Filipa pewnie stwierdził, albo do kanciapy. No. Filipek! Piłka. Kufo, no możecie grać! Podaj im piłę. Mamy filmy tam! Do trzech razy sztuka! Się robi fatalnie. No. Miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi nam, że... Poczekaj teraz. Jedź, 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 jedź! Tak, dobrze! 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 Przyłóż się do chuja. Co? Przyłóż się do chuja. Tak zbierać takie wszystkie. No. Ciężko bym napisał. Jedź! Jedź! Jesteś zajebany gównem. No. Ale Los Blancos to nie idzie, nie? Teraz. No. Dwa mecze, dwie porażki. Ostatnie miejsce mają. No, ale lotniskowiec idzie, kurde. I dobrze ci powiem. No. Musi się coś zmieniać w tej lidze. A teraz nie wiem, czy nie ma meczu lotniskowiec i Pakabra w tym tygodniu. No. Chyba jest. I Chelsea ładnie idzie. No, Chelsea już się pytało też o halówkę. Więc kurwa, tych drużyn będzie. 20 spokojnie będzie. Kilka nowych w ogóle się podgłaszało. Ale mówię, to będą typowo halówkowe. No. Nie ma co brać tego przełożenia na Orlika. Tak, tak. Bo to wiesz, grasz 4 plus bramkarz, nie? No, no to 5 to słuchaj, kurwa, ja robię swoją ekipę. Będzie prucha w bramce. Ja. I jeszcze kurwa 2-4 dobiorę sobie, nie? Żeby no. Tylko... Żeby tylko grać. No, żeby dwóch na zmianę i...
No, że... I? Ładnie przeszło. Prawie jak Ibra. Nie wal tak, Filip. Taka musi być. No wybijaj! Widzisz co to? Ale drinki mają Peruwieńczyka w sklepie. Enrique Quintero. O, chłopaki idą? Nie, to nie. Zaraz, do piku dochodzę. Ale listopad jest fajna pogoda w listopadzie. Mhm. Naprawdę, i chyba jeden dzień mieć, jeden weekend mieliśmy taki zjebany. No to ktoś tak ciebie. Ale zobacz, teraz jest ten podział na grupy. Jak jest podział na grupy. Po tym meczu. Przypomnij, nie wiem, pewnie gdzieś w kanciapie. Przypomnij o tym, żeby szli po piłkę. Mhm. Bo widzę, że ktoś on... Jak pan idą mecze? Co, na razie to jest drugi mecz, bo pierwszy się nie odbył. Przypominam, że zgodnie z regulaminem drużyna, która wybije piłkę, jest zobowiązana do wyznaczenia zawodnika rezerwowego, który po tą piłkę się uda i przyniesiemy tutaj na boisko Orlik. O! Halo? Ja na Orliku jeszcze na meczu, zaraz będę. Bramkę dla FC Spławy zdobywa Mateusz Oleniczak. A po co miałem czekać tą chwilę tej? No to ty weź tylko to, co potrzebujesz, jak ja zaraz przyjdę, to ci to wyniosę. To za problem tej. To oni zaraz przyjdą, tak? No, co tam? Co tam jest? Duża? Co ty gadasz? Ale wszystko idzie w porządku na razie? Piekarnia wygrała? A no, a z Rodu Opalińskich dali kasę? Aha, jeszcze nie grają. To jest dopiero pierwszy mecz, tak? Teraz się kończy? Aha, Darew z kim gra? Aha, to a Karczewo dało kasę? Oni 6 dych i 10 zawodników może maksymalnie grać. Więc... Aha, no to 6 dych muszą dopłacić, nie? Dobra. I powiedzieli, że zapłacą, tak? Aha, dobra, to wszystko w porządku. Jakby co, to Głucha, ja będę odzwaniał, nie? A my tutaj pilnujemy, żebyś ty zdążył na mecz. Nie może cię przejść, Paweł! Tak, grupa Fero nie będzie? Grupa Fero? Nie! Aha, no to zajebiście. Dobra, fajnie. No to trzymaj się, hej. Kubuś, coś rozmawialiśmy o czymś. Kurwa, o czymś rozmawialiśmy. Nie, 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 nie
bezpieczny, a Samoa Dzian. A właśnie, jak teraz są tu podziały na grupy, to muszą przynajmniej mecze kurwa na wyrównane bardzo, nie? Za 5000, kurwa. Od tego, od Hoffmana. No. Kurwa, no piła poleciała. A potem tam... Tamtą kto pojdzie? Tak co składę. No to kurwa musi niechętni są. Obroniła! Czemu uderz tam? Wejdź w bramkę na bramkarza! Po ziemi jak da radę i... No przypomnij, bo nie ma wyjścia. Drużyna w tej sprawie jest zobowiązana do przeniesienia piłki, która wypadła poza boisko.
tej baniaku, że z tą wodą. Ale to jest na skalę jakoś. Kto mecz broni? Kto się zeszedł? Jaki? No, 1-0. A ty? Jedź, Kępę! Zdanie celne musi być! Co? Zdanie celne musi być, a nie odpowiedzmy. Chodź do mnie, jeden! Która minuta? 16. Dzisiaj panowie trzeba mądrze obronę brać i rozgrywać ten grę. Przebierajcie sobie, bo zaraz druga połowa się zacznie. Nie, nie, nie. 16 minuta jest. Możemy przegrać, ale nie kurwa z 5-6-0. Trzeba grać. Góra, ty chemo, że jak przegramy, to góra ty. No. Poprawnie. Pierwsza! No tak. Jeszcze raz, Jacek! Wszystko w porządku? Tak? Coś piłeś, żeby pograć? Nie,
Są dwie piły? Jest jedna. A, nie się, dobra, jest drugi. Jest Kubuś, jest drugi. Dzięki. Masą bycie, Kuba, przygniot do siatki, chłopcze, to. Tak jak wczoraj, Piłka, Kubuś. Chyba poszedł tam rezultaty. Wydaje się, że on się wystraszył, po prostu siedział w tym. No. To się stało, ale nie chciał powiedzieć. No.
właśnie. Ale byli ostatnio, nie? Tydzień temu. Nie. Co? Nie, byli. No. No. Myślę, że dali by znać, jakby nie przyjechał. Są rywale? Na razie nie ma. A mnie to nie przeszkadza. Dużo czasu nie zostało. 5 minut. Moglibyście przyjąć Walkowera, nie? Nie, ja Bertrand nie przyjmuję 3 punkty. No.
3 minuty. Kubuś, 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 powiedz, że ktoś z drinką po piłkę poszedł. Dobra. Mikrofon, bo zwyjebana. Rezerwowy zawodnik drużyny Drink Team jest zobowiązany do udania się po piłkę.